Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Dawid Błaszkiewicz i nagrywam dla Państwa prosto z Welekonomy z Torunia. Naszym gościem jest pani Magdalena Sopkowak-Czarnecka, podsekretarz stanu do spraw europejskich w Kancelarii Premiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałbym zacząć od pytania w gruncie rzeczy podstawowego dla polskiej gospodarki i dla polskiego biznesu, a mianowicie chodzi o euro. Czy rząd Donalda Tuska ma plany w dłuższej bądź krótkiej perspektywie integracji z Unią Europejską pod względem przyjęcia wspólnej waluty? Jeżeli chodzi o euro, to zobowiązaliśmy się do wejścia do strefy euro razem z głosowaniem akcesyjnym, jeżeli chodzi o wstąpienie do Unii Europejskiej. Dzisiaj w rządzie takiej rozmowy, żeby wstępować do strefy euro, nie ma. Rozumiem. Z drugiej strony mówi się o bardzo dużym nastrzegnięciu stosunków Polski z Unią Europejską. Jak zakładam, obecny rząd ma na celu poprawę tych stosunków. Mogłaby pani zdradzić, w jakim kierunku obecnie są czynione kroki? Czy nasze stosunki już ulegają poprawie, czy jest jakiś większy plan mający na celu załagodzenie naszych niesnasek z innymi? Przede wszystkim nie nazywałabym tego stosunkami z Unią Europejską, bo Polska jest częścią Unii Europejskiej. Możemy rozmawiać o na przykład naszych relacjach z innymi krajami członkowskimi. To, co robi gabinet pana premiera Donalda Tuska, to jasno wyraża swoje racje, ale też potrafi znaleźć sojuszników. Jeżeli nam się coś nie podoba, potrafimy znaleźć sojuszników, żeby zbudować większość wokół swoich racji. I taka jest teraz polityka polskiego rządu związana z Brukselą. Rozumiem, dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie odnośnie KPO. Część środków została odblokowana. Nie wiemy jeszcze, kiedy zostanie odblokowana całość. Jednak czy rząd Donalda Tuska ma jakieś informacje na ten temat? Czy jakieś negocjacje z Komisją Europejską pod tym względem już trwają? I czy może pani nam zdradzić trochę szczegółów? Tak jak informowaliśmy wcześniej, tak jak w zeszłym roku była pierwsza rewizja KPO, tak kolejna odbędzie się w tym roku, bo mamy prawo dwa razy w ciągu roku przeprowadzać rewizję KPO. Pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pracuje dzień i noc nad tymi zmianami, nad dostosowaniem polskiego prawa do warunków kamieni milowych, także z pewnością kolejne dobre informacje w sprawie KPO już za kilka tygodni. Super, nie możemy się doczekać. I już ostatnie pytanie dotyczące renegocjacji traktatów Unii Europejskiej. Jak wiemy, tutaj rząd Donalda Tuska nie był w pełni zgodny, bo jak wiemy, to jest to rząd koalicyjny odnośnie głosowania nad nowymi traktatami. Podejrzewam, że będą wygłaszane ze strony Polski poprawki co do pomysłów. Czy stanowisko polskiego rządu jest jasne? Nie wymagana jest zmiana traktatów, aby nowe państwa członkowskie mogły wstąpić do Unii Europejskiej. Także co do zasady jesteśmy przeciwni zmianie traktatów. Tak, tylko tutaj już nie chodzi o same dołączenie nowych państw do Unii Europejskiej, ale głębszą integrację Unii Europejskiej już z państwami, które do niej należą. I pod tym względem, z tego co pamiętam, pan premier mówił, że traktaty możemy renegocjować, ale nie w tej formie, które zostały zaproponowane. W których punktach rząd Donalda Tuska najbardziej nie zgadza się z traktatami, które zostały zaproponowane? Czy dokładnie dlatego pan premier to mówił, bo dyskusja, która narodziła się po dyskusji w Parlamencie Europejskim, była związana z tym, że przyjmując nowe kraje członkowskie, najprawdopodobniej musimy przeprowadzić zmiany traktatowe. I po analizie naszych specjalistów stwierdzamy, że takie zmiany nie są dzisiaj potrzebne.